Jak wynika z badania UC Research i grupy Oferista, w tym roku 63,2% Polaków zamierza zrobić zakupy w ramach Black Friday. 18,3% rodaków nie ma takich planów, a 18,5% jest jeszcze niezdecydowanych. 13,8% respondentów wskazało, że w zeszłym roku na zakupy z okazji Black Friday wydali od 300 do 400 zł. Natomiast w tym roku najwięcej osób chce przeznaczyć na zakupy od 400 do 500 zł. Na taką opcję wskazało 12,9% badanych. Ponadto z badania wynika, że w zeszłym roku w Black Friday 23,8% Polaków najbardziej polowało na rabaty w wysokości od 40 do 50%. Z kolei w tym roku konsumenci zapowiadają, że najczęściej będą chcieli skorzystać z obniżek wynoszących od 50 do 60%. Taką odpowiedź zaznaczyło 21,9% osób. Jak wskazują eksperci w Black Friday, mechanizm zakupowy działa nieco inaczej. Większość osób poluje na rzeczy, które nie są rzeczami pierwszej potrzeby. Przede wszystkim szukają niższych cen odzieży, perfum, obuwia oraz elektroniki. PGNIG Upstream Norway z grupy Orlen przejmuje kontrolę nad całą działalnością spółki wydobywczej Kafpek Norway. Umowna cena transakcji wynosi 445 milionów dolarów i obejmuje wartość przejętych złóż, jak również wartość pozostałych aktywów spółki, w tym istotne saldo środków pieniężnych. W efekcie transakcji wydobycie gazu ziemnego grupy Orlen w Norwegii wzrośnie o 1 trzecią i przekroczy 4 miliardy metrów sześciennych rocznie. To poziom, który kwalifikuje spółkę do grupy Grupy dużych producentów ropy i gazu w Norwegii. Spółka awansuje również z 10 na 8 miejsce firm działających na norweskim szelfie kontynentalnym pod względem rocznego wydobycia węglowodorów. Ich produkcja w 2024 roku przewyższy 100 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Przejmowana działalność obejmuje między innymi udziały w pięciu złożach, na których grupa Orlen już prowadzi eksploatację. Wydobywany z nich gaz będzie przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe. Przejęcie 100% udziału w spółki Kafpek Norway, która posiada udział w 11 koncesjach i 5 złożach w Norwegii, pozwoli zwiększyć nasze wydobycie o ponad miliard metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. To zapewni nam wypełnienie gazociągu Baltic Pipe w 50% z własnego wydobycia. A docelowo chcemy mieć 70% zapełnienia gazociągu własnym gazem, powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej. Jak wynika z raportu Długie Jutro Nacjonale Nederlanden, bezpieczeństwo finansowe jest fundamentem stabilnego i spokojnego życia. Tymczasem, według badania, 40% Polaków nie zabezpiecza finansowo swojej przyszłości, a 39% odczuwa, że ich sytuacja finansowa jest niezadowalająca. Blisko połowa respondentów wskazała, że ledwo wiąże koniec z końcem, a 22% że nie posiada żadnych oszczędności. Jedynie 17% Polaków posiada, Posiada oszczędności na więcej niż 12 miesięcy. Zgodnie z badaniem, w Polsce najbardziej niezadowoleni ze swojej sytuacji finansowej są młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Prawie 60% z nich wskazało właśnie na taką odpowiedź. Statystycznie zadowolenie pojawia się dopiero po 35. roku życia. Badanie Długie Jutro pokazało także, że ponad 70% Polaków wierzy, iż państwo zadba o ich świadczenie emerytalne. Największym zaufaniem charakteryzują się. Seniorzy. Aż 95% z nich polega na instytucjach publicznych. Z kolei mniej wiary mają młodzi ludzie, wśród których 62% liczy na państwo. W tej grupie wiekowej dostrzegalna jest także większa potrzeba samodzielnego zadbania o swoją przyszłość i finanse. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o przedłużeniu do 30 listopada bieżącego roku okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Egipcie w celu ewakuacji obywateli polskich przebywających w strefie gazy. Zgodnie z poprzednim postanowieniem, ta misja miała trwać do 19 listopada. W postanowieniu wskazano, że w działaniach ewakuacji polskich obywateli ze strefy gazy weźmie udział 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, w tym dwoma samolotami. C-130 i jednym samolotem C-295. W ubiegły poniedziałek do kraju powróciło 18 obywateli Polski ewakuowanych ze strefy Gazy. W sobotę szef biura bezpieczeństwa narodowego Jacek Siewiera poinformował, że na terytorium strefy Gazy znajduje się jeszcze powyżej 25 osób z obywatelstwem polskim. Agencja Reutera poinformowała, że od początku wojny z Izraelem zginęło już 13 tysięcy Palestyńczyków ze strefy Gazy. Wśród ofiar. Śmiertelnych było ponad 5,5 tysiąca dzieci i 3,5 tysiąca kobiet. W odpowiedzi na rosnącą presję migracyjną łotwa zabezpiecza swoje granice. Zgodnie z planem, łotewskie wojska mają być zaangażowane do budowy infrastruktury na dwóch odcinkach granicy z Rosją o łącznej długości około 20 km. Łącznie na łotewsko-rosyjskiej granicy ma zostać wybudowane 180 km ogrodzenia i około 53 km infrastruktury straży granicznej. Znaczna część pasa granicznego została już wylesiona. Angażując wojsko Łotysze chcą przy spieszyć tempo prac na granicy. Władze w Rydze deklarują, że ogrodzenie ma zostać ukończone już w przyszłym roku. Do końca roku podobne prace mają zostać zakończone na granicy z Białorusią. Łotewski rząd zdecydował się także na zamknięcie kilku przejść granicznych. Jedno z nich to punkt kontrolny na granicy z Białorusią oraz dwa przejścia graniczne z Rosją.